na taki właśnie tak nauczymy Państwa, jak robić dobry tort? Nie. My mamy zamiar przekonać Państwa, żeby Państwo zostawili nam to do roboty, żebyśmy to my jako profesjonaliści wykonali dla Państwa dobry tort. No to jest bardzo ważna rzecz. On musi oddawać charakter całej imprezy. Na to, że sen tak naprawdę czekają wszyscy. Cała rodzina. Jest to taki element zaskoczenia, no, który zapamiętają wszyscy. To, że sen podawany jest na przykład po oczepinach chwilę, przed oczepinami mniej więcej, to jest godzina taka 12. Zaczyna się tak, że pan młody kroi kawałek, częstuje swoją żonę, to symbolizuje taki początek nowego życia. Będą, no, od tego momentu właściwie, od tej pierwszej imprezy, będą dzielili wszystkie smutki, radości, przez cały czas będą szli razem i to pierwsze wydanie właśnie symbolizuje. Najczęściej są wybierane takie smaki jak czekoladowy, jak śmietankowy, jak owocowy, wiśnie, maliny, można sobie wykorzystać. Jeżeli ktoś ma takie niestandardowe życzenie, my również staramy się wykonać, czyli taki tort na przykład martwiowy. Generalnie jest taki smak, który nie jest wykorzystywany przy tortach ślubnych, ale jeżeli Państwo młodzi sobie życzą, no to po prostu my staramy się to wykonywać. Po prostu cena tortu uzależniona jest od tego, ilu gości Państwo decydują się zaprosić. Jeżeli będzie to 100 osób, to trzeba liczyć, że potrzebują Państwo od 10 do 12 kg, żeby zapewnić wszystkim gościom kawałek tortu, żeby na pewno dla nikogo nie zabrakło. Myślę, że to jest taka ważna informacja. Dlatego taką sprawą jest styl portu. Styl portu należy dopasować do imprezy. Jeżeli ktoś na przykład organizuje wesele w jakimś takim dworku, gdzieś w jakimś pałacu, no to musi mieć też bardzo taki elegancki tort. Jeżeli ktoś ma takie bardziej polskie, wiejskie, jak bym powiedziała, wesele, no to też może sobie pozwolić tutaj na jakąś taką inną ekstrawagancję. Mamy na przykład mini torciki. To jest taka coraz bardziej popularna rzecz. Dodatkowo u góry jest na przykład okrąg. To tak naprawdę można zamówić w dowolnym kształcie. Może to być kwadrat, może to być okrąg, może to być serce. Te wszystkie kształty też można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.cukierniaczerni.pl. Jeżeli na przykład cała sala jest utrzymana w jakiejś określonej tonacji, to również tort celny można dopasować do tego. Kiedy Państwo wyskoczycie, czy odkryjecie figurek na torcie? Legenda głosi, że kiedyś córka piekarza chciała, żeby na jej ślubie, na jej weselu był jakiś taki bardzo zaskakujący element. I poprosiła swojego tatę, żeby wymyślił coś, co by odróżniało akurat tą imprezę od innych wszystkich pozostałych we wiosce. I tata myślał i wymyślił. Wymyślił, że taki symbol figurki to będzie coś, co będzie właśnie idealnie odwzorowywało ich uczucia łączące. I kiedy para młoda przyszła już po tej całej uroczystości w kościele, na salę, zobaczyła taką figurkę i bardzo się wzruszyła. Ale podobno z tego czasu, no, mamy taki zwyczaj, nie wiadomo czy to prawda, czy nie, generalnie figurka na torcie być musi. I po prostu Państwo, na przykład, że musi też ostatnio, że Państwo zamówili u nas tort, a figurkę mieli jeszcze na ślubie. Dobry sprzęt, więc to jest wspaniały prezent, ponieważ ja go już posiadam 13 lat i jest to jedno urządzenie. Słuchajcie Państwo, to jest 80% wyposażenia kuchni w sprzęt AGD. On gotuje, miksuje, pasteryzuje, wyrabia soki, surówki, sosy, majonezy, obiady. Zdrowa żywność. Nie każdy lubi gotować, ale przez żołądek do serca. Więc tu można każdą potrawę na życzenie, czy mężowi, czy mążżonie, czy całej rodzinie, wykonać w tym jednym urządzeniu. Urządzenie też w prosty sposób się myje, a przede wszystkim nie ma części. Bo wszystkie roboty, które posiadamy, więc każdy element trzeba po wyrobieniu potrawy umyć. Słuchajcie Państwo, bardzo mało prądu pobiera, więc to jedna maszyna. Można tutaj mieć cały kompletny obiad za 20 minut. Można mieć surówki za 3 sekundy, sok za minutę, można kawę, można lody, można drinka zrobić. Ale przede wszystkim wiemy, co jemy. My tu poczęstujemy sokiem, ale również ja Państwu zademonstruję, jak można robić takie soki samemu. W krótkim czasie dorzucamy wszystkie produkty i to nie takie soki z sokowierówki, ponieważ one mają głowy. I to jest najważniejsze, żeby nasz ten organizm odryszał ten toksyn ze głowu. Wiadomo, wszyscy młodzi pięknie, ale kto ucieka najczęściej? Zdrowie. Na zdrowie nie ma ceny.
I tutaj mogę Państwu pokazać, jak taki koszyk, jeżeli chcemy kupić w kartonie, a wiadomo co tam jest, a przede wszystkim czym są te kartony wyściełane aluminium, więc my możemy to zademonstrować i ja Państwu to pokażę. Podstawową częścią jest jeden garnek, jedno naczynie, które ma jeden nóż i ten nóż robi każdą potrawę. Właśnie nie ma tych zamienników i jest to grzałka o mocy 1000 W, także można wszystko zrobić, co tylko Państwo chcecie. Cena po 4000, to jest to 20 urządzeń. Jest to indukcja na lasce, wysokowirówka, lekce z donady, maszyna do rozwalania mleka, do robienia lodu, do robienia czekolady na gorąco, drinków, shakerów, także jedno. Bo jedna maszyna i szczęśliwa rodzina. Więc słuchajcie Państwo, a przede wszystkim na rzecz zdrowie. Kiedyś taki starszy Pan powiedział, wie Pani co? Wolę kupić kucharza, jak zapłacić aptekarzowi, jak byliście zainteresowani, żeby Wam taką kolację na full wypas zademonstrować. Współczesną fotografią zajmuję się od 20 lat. Działam dla Agencji Międzynarodowej Fotograficznej. Kiedyś pracowałem również dla Playboya Polskiego, dla Równowagi, dla Gazety Wyborczej. A fotoreportaż ślubny to skrzyżowanie właśnie sesji beauty z sesją reportażową. Fotoreportaż ślubny składa się właśnie z dwóch części. Pierwsza część to są zdjęcia w kościele, podczas przygotowań oraz w czasie wesela. I to są typowo zdjęcia reportażowe. Najlepsze zdjęcia uzyska fotograf wtedy, kiedy para nie będzie mu pomagać. Gdyby fotograf mógł być niewidzialny, to Państwo nie mielibyście żadnej interakcji na skutek tego, że widzicie, że ktoś Wam robi zdjęcia. Czyli nie zmienialibyście swoich zachowań i bylibyście sobą. W momencie, kiedy widzicie, że ktoś celuje Was jakimś obiektywem, zaczynacie zmieniać podświadomie nawet własne zachowanie. I w tym momencie przestajecie być naturalni. Natomiast właśnie w trudnych warunkach oświetleniowych, w ciekawych ujęciach, pod światło zwłaszcza, zdjęcia po prostu muszą przede wszystkim być naturalne. Czyli nie wystarczy sam refleks fotografa. On musi w czasie fotoreportażu ślubnego kierować się emocjami pary, czyli myśleć tak jak para, wczuwać się w ich emocje i wtedy ma szansę zdążyć uchwycić decydujące momenty. W czasie przysięgi małżeńskiej oczy mam niejako i z przodu i z tyłu. Wiem, że i reakcje rodziców w pierwszych rzędach w kościele będą istotne, ale też nie mogę przegapić żadnego momentu w czasie przysięgi. Nie ma żadnej reguły, natomiast Wasza mowa ciała jest naturalna tylko wtedy, kiedy nie jest narzucone żadne zachowanie. No i staram się budować nastrój. Jest to jednak radosny dzień, więc również na przykład jak przybywam na miejsce zlecenia, na przykład w czasie rannych przygotowań, jest wtedy czas, żeby porozmawiać też z rodzicami, z babcią, jakby wtopić się w ten tłum, żeby oni zaczęli mnie traktować jako tak jakby swojego. I w tym momencie, pozyskując ich zaufanie, mam szansę dotrzeć do tych naturalnych zachowań tych ludzi, a oni widząc, że nie jestem ani nachalny, ani gdzieś tam nie jestem centrum uwagi, tylko po prostu jestem obserwatorem, uważnym obserwatorem z boku, staram się po prostu... Serdecznie, nazywam się Beata Fryc, jestem wizerzystą, stylistą, kreatorem wizerunku nie tylko ślubnego, ale ślubnego w dużej mierze. I Panna Młoda i Pan Młody powinni usiąść i ze sobą na ten temat porozmawiać. Bo doskonale zdaję sobie sprawę, jak duże są naciski mamy, taty, jednej strony i drugiej strony. A więc pierwsze przemyślenie, czy to będzie ślub romantyczny, skromny, delikatny, czy też chcemy zrobić prawdziwe show i wywrzeć wrażenie na całej rodzinie. Czy też mamy 30 gości, 50,
czy też mamy 100-150 gości. I teraz, czy wesele się odbywa oczywiście w jakimś przyjemnym, zacisznym lokalu, delikatnie, czy też jest to obiad, czy też jest to w pałacu z ogromną salą balową. To jest jeden z elementów. Drugi z tych elementów to Panna Młoda i Pan Młody oboje, którzy powinni stanąć koło siebie i popatrzeć w lustro. Mówię bezpośrednio, bo jest często tak, że niekoniecznie dopasowani jesteście wzrostem, figurą. I teraz w momencie, kiedy będziemy mieli Pannę Młodą tego samego wzrostu, co Pan Młody będzie szczuplejszy, a Panna Młoda wybierze sobie ogromną suknię, bardzo silnie zdominuje Pana Młodego, a więc pamiętajmy o tym doskonale. I teraz, jeżeli będziemy mieli ogromną salę balową, na 100 osób wesele, a Panna Młoda będzie bardzo skromna i będzie mówiła, nie, ja nie chcę tak wyglądać, ja nie chcę stroniej suknię, chcę bardzo delikatną, a więc goście będą stali na parkiecie i szukali, gdzie jest ta Panna Młoda, która to jest ta Panna Młoda w tej sukience i jak ją można znaleźć. Nie bójmy się wyglądać pięknie, tak powiem, bo to jest jedyny dzień w naszym życiu, kiedy nasz wizerunek jest tak bardzo ważny, jest najbardziej wizualnym, nie chcę powiedzieć przedstawieniem, świętem, uroczystością, a więc takim dniem, kiedy możemy naprawdę z głębi serca pomyśleć, jak bym chciała w tym dniu wyglądać. Zastanówmy się, zanim wejdziemy do salonu z sukniami ślubnymi, zastanówmy się nad swoją figurą, tak? I teraz wybierając się do salonu sukien ślubnych, przestrzegam Panie przed braniem ze sobą 5 koleżanek. Każda z nich będzie mówiła, ale mi się podoba ta i mi się podoba ta sukienka. To ma być taka osoba, która będzie umiała zostawić swój własny gust na boku i będzie umiała powiedzieć, słuchaj, w tej sukience wyglądasz ładnie, tak? Czyli na tym polega między innymi moja praca. Ja muszę swój gust zostawić na boku, muszę spojrzeć wyraźnie na Pannę Młodą i na Pana Młodego, przypatrzyć się figurze, przypatrzyć się ich relacji, jak są między sobą i odpowiednio do tej relacji, do tej figury, do ślubu i do miejsca, w którym będzie się odbywał ślub, dobrać suknię. Wyobrażenia każdej Panny Młodej są takie, że myśli sobie w młodości, że do ślubu przepiękną białą suknię i nagle ubieramy tą suknię i nie bardzo wiemy, o co chodzi. Wyglądamy fatalnie, wyglądamy jakoś na zmęczone, na potrążone oczy, bez wydobrany kolor do typu urody. Wystarczy, że kolor będzie odpowiednio dopasowany. Momentalnie, może powiem łatwiej, na czym to polega, zanim Pani przymierzy fason sukienki, proszę sobie spojrzeć na odcienie ekwi, beżu i na odcienie śnieżno-białe. Przyłożyć do samej twarzy i popatrzeć na siebie, popatrzeć na swoją skórę. Jeśli skóra wygląda na zmęczoną, jeśli mamy bardziej podkrążone oczy, jeśli nasze oczy są zmęczone, żółte zamiast białka, to oznacza, że kolor jest nieodpowiednio dobrany. To jest bardzo ważny element, bo czasami mama mówi, musisz iść w białej sukni. A dziewczyna, która ma inną karnację skóry, źle w tej sukni wygląda. Wygląda nieatrakcyjnie i wygląda przede wszystkim właśnie starzej. A więc zwróćmy uwagę, jestem ciekawa, przypuszczam, że większość pań zna swój typ urody i ma świadomość tego, że jest typem ciepłym albo typem, powiedzmy, chłodnym, tak? Teraz powiem krótko, jaka jest rola stylisty. Wiadomo, że to jest, że mężczyźni niekoniecznie lubią chodzić po sklepach i wybierać i wszyscy się bardzo męczą. Wiem to doskonale, bo robię z mężczyznami zakupy i powiem, bo kobiety uwielbiają, kobiety to lubią bardzo. Powiem o mężczyznach, żeby panom wyjaśnić, że to wcale nie jest takie bolesne. Ja staram się rozmawiać, proszę zawsze o przysłanie rozmiaru. Zapraszam pana na spotkanie, to spotkanie trwa 10 minut, bo tyle mężczyzna wytrzymuje, rozmawiając na temat koszuli, jest mu obojętne. No nie każdemu, przepraszam bardzo, nie każdemu, ale mniej więcej poznaję figurę mężczyzny. Słyszę na przykład, że chciałby być jakoś ciekawie wystylizowany nowocześnie albo klasycznie. Każda stylistka, która robi zakupy z klientem, doskonale zna sklepy, salony z garderobą męską. I takie zakupy nie polegają na tym, że jadę z panią po kolei po wszystkich salonach, tylko ja sama wcześniej jeżdżę i wcześniej przygotowuję takie spotkania. Wybieram maksymalnie 2 sklepy, 2 salony, albo czasami nawet 1, w którym są przygotowane garnitury na to spotkanie. I pan przychodzi, mierzy 4, no to 4 mężczyzna jest w stanie zmierzyć, potem już naprawdę na serdecznie dość, ale jest to oszczędzony Państwu czas. Mężczyzna się nie denerwuje,
Pana może też się nie denerwuje, bo nie na nią spada ta odpowiedzialność wyboru garnituru, tylko na mnie. Zawsze można na mnie coś powiedzieć później, a nie na pannę młodą i unikacie Państwo konfliktów później. Także... Jestem właścicielem firmy Showmaster. Zajmujemy się szeroko pojętą sztuką walki z ogniem, można powiedzieć. Chciałbym wytłumaczyć, co to jest Pyro Show. Pyro Show to jest pewna nowość, jesteśmy pionierami w Polsce w tej dziedzinie. Chciałbym przedstawić, jak wygląda zwykły pokaz ognia. Cała działalność nasza polega na tym, że jesteśmy elastyczni. Możemy zrobić pokaz w każdej dziedzinie, w każdym temacie. Robiliśmy pokazy już w stylu indiańskim, którym wygraliśmy festiwal w Gdyni. Robiliśmy pokaz reggae, pokaz średniowieczny, gdzie nawet grałem na dudach średniowiecznych. Także każdy pokaz jest przygotowywany idealnie pod klienta. Pokazy są wykorzystywane również oświetlenie, nagłośnienie wysokiej jakości. Sam dźwięk też jest specjalnie przerabiany, żeby był jak najbardziej donośny. Czyli Pyro Show w skrócie, proszę zapamiętać, to jest nowa forma, czyli osoba machająca ogniem rezygnuje z ognia, dostaje pirotechnikę do ręki. To jest pokaz ognia z wykorzystaniem pirotechniki scenicznej, czyli bezpiecznej, bo pirotechnikę można używać do wewnątrz pomieszczeń nawet. Jest to super bezpieczne. Tym robimy show na każdym pokazie, bo jest głośno, intensywnie i tak zwane wow. Dzisiaj mam nadzieję, że Państwo widzieli nasze pokazy. Jako, że mam mało czasu, mogę powiedzieć tylko o jednym krótkim momencie. Wykorzystujemy jedynie z naszych pokazów rekwizyty elektroniczne, które zostały zaprojektowane w naszą grupę. Uruchomię jeden i będzie dokładnie wiadomo, o co chodzi. Teraz najważniejsze. Pokazy, które wykonujemy, mogą być w pełni spersonalizowane. To Wy możecie wybrać utwór, Wy możecie wybrać klimat pokazu, a nasze rekwizyty w ruchu są w stanie wyświetlić w powietrzu na żywo, co zaraz zrobią, dowolną grafikę, dowolne słowo, do, na przykład imię Państwo Młody, to tutaj Michał zaprezentuje zaraz. Tak. Możemy, te rekwizyty są takiej rozdzielczości, że są w stanie wyświetlić zdjęcie nawet. Tak? Więc tego rodzaju rekwizyty przy ruchu powrotowym mogą wyświetlić serca, mogą wyświetlić przeróżne rzeczy. I jest to bezpieczne oraz wykonane w każdym pomieszczeniu. Tego rodzaju pokazy w ogóle nie wymagają techniki scenicznej. To znaczy, że żeby taki pokaz był możliwy do wykonania, wymagamy jedynie ciemności i trochę dymu. Tak samo pokaz laserowy. Jesteśmy w stanie przejechać na pokaz, na pustą salę, tylko goście i jakby zespół, i nie ma żadnego problemu, żeby postawić trochę personalizować. Czyli wyświetlić na przykład życzenia gościom albo cokolwiek innego. Nie jest to tak naprawdę część bardzo dużego projektu, ponieważ nasz program artystyczny, to w ogóle pomocy żywo, dochodzi nawet do...